Zapraszam. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mogę dzisiaj podzielić się z Państwem badaniami nad niepełnosprawnością właśnie w świetle badań interdyscyplinarnych, czyli łączących zarówno historię, antropologię fizyczną i archeologię, które prowadzę już od ponad 10 lat. Były one finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantów realizowanych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także w ramach grantów finansowanych przez Komisję Europejską, w ramach grantów właśnie prowadzonych na Uniwersytecie w Liverpoolu, na Stanowym Uniwersytecie w Arizonie, we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, przepraszam. I dzisiaj właśnie opowiem o części wyników tych badań, ponieważ jest ich naprawdę wiele, tak więc podzielę się tymi najciekawszymi wynikami. Zacznę od tego, że Światowy Bank szacuje, że obecnie na świecie istnieje około miliarda osób, co jest 15% współczesnej populacji z niepełnosprawnościami, co stanowi naprawdę bardzo znaczącą grupę społeczną. W samej Unii Europejskiej około 14% osób pomiędzy 15 a 64 rokiem życia jest zarejestrowanych jako osoby niepełnosprawne. I również w przeszłości w wyniku różnych kar, walk, agresji interpersonalnej, chorób i ograniczonej wiedzy medycznej ta liczba osób niepełnosprawnych mogła być znaczna. Studia nad niepełnosprawnością w naukach społecznych i historycznych rozwijają się już od czasu rozpoznania praw osób niepełnosprawnych, natomiast pierwsze badania w archeologii rozpoczęły się w latach 70., 80. XX wieku, właśnie w odniesieniu do znalezisk związanych z osadnictwem neandertalskim w jaskini Shanidar, która znajduje się w obecnym Iraku. I te znaleziska datowane są na około 50 tysięcy lat temu. Jednakże następnie nastąpiło pewne takie zahamowanie tego typu badań i tak naprawdę rozwinęły się dopiero w 2011 roku wraz z rozwojem pewnego takiego podejścia nazwanego bioarcheologią troski, które rozwija brytyjska, przepraszam, australijska badaczka Lorna Tilley. Od tego czasu te badania są dosyć intensywne, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, i to konsolidacja badań pozwala na wyodrębnienie osobnego nurtu badań nazwanego bioarcheologią niepełnosprawności. Natomiast badania nad niepełnosprawnością w odniesieniu do źródeł średniowiecznych rozwijane są dopiero od kilku lat. Z kolei badania historyczne są dosyć, w odniesieniu do średniowiecza, to są dosyć intensywne. Od 2006 roku, kiedy to brytyjska badaczka Irina Metzler opublikowała swoją pierwszą książkę. Od tego czasu te badania znacznie się rozwinęły i obejmują bardzo różne grupy społeczne, zarówno elity, grupę rycerstwa, także niższe warstwy społeczne, duchowieństwo, dzieci i są prowadzone w różnych aspektach życia człowieka. Natomiast badania nad niepełnosprawnością w odniesieniu do źródeł średniowiecznych pochodzących z Polski są dosyć ograniczone. Tak więc moje badania na podstawie źródeł archeologicznych i historycznych mają wkład w poznanie właśnie postrzegania i traktowania osób niepełnosprawnych w średniowiecznej Polsce. I na początku powiem także kilka słów o definicjach i jak należy rozumieć niepełnosprawność. Istnieje kilka modeli pojmowania niepełnosprawności. Jest model medyczny, społeczny i wieloczynnikowy. Nie są one jedynymi, ale są one najbardziej znane. I najciekawszy w badaniach bioarcheologicznych i biohistorycznych jest model wieloczynnikowy, który jest właściwie odpowiedzią na medyczne i społeczne modele niepełnosprawności i wskazuje on, że niepełnosprawność wynika z wielu czynników, zarówno indywidualnych, jak i środowiskowych, lub obejmuje różne wymiary niepełnosprawności w ramach jednej definicji. Najbardziej znanym przykładem tego modelu jest biopsychospołeczny model sformułowany przez Światową Organizację Zdrowia, który mówi, że niepełnosprawność i funkcjonowanie są postrzegane jako wynik interakcji między stanami zdrowia, takimi jak choroby, zaburzenia czy urazy, a czynnikami kontekstowymi, takimi jak środowisko czy czynniki personalne. I szczególnie w bioarcheologii i biohistorii, które badają właśnie także fizyczny wymiar niepełnosprawności, ten model jest bardzo ciekawy, a z drugiej strony nie można pominąć kontekstu archeologicznego i
także mentalności ludzi danej epoki w rekonstrukcji doświadczenia niepełnosprawności. Dlatego właśnie ta definicja jest najbardziej adekwatna w badaniach biohistorycznych i bioarcheologicznych. W swoich badaniach staram się odpowiedzieć na takie pytania, jak w jaki sposób definiowano niepełnosprawność, jakie choroby były postrzegane jako niepełnosprawność, jakie osoby były najczęściej niepełnosprawne, jak traktowano i postrzegano osoby niepełnosprawne, a także jaki był obrządek pogrzebowy osób niepełnosprawnych, czy były one grzebane właśnie w pochówkach typowych czy atypowych, też tak zwanych antywampirycznych. Było to związane z pewną koncepcją, która istnieje w archeologii i mówi, że właśnie osoby z różnymi chorobami czy niepełnosprawnościami mogły być właśnie grzebane w pochówkach antywampirycznych i w swoich badaniach starałam się zweryfikować tą hipotezę, o czym opowiem w dalszej części prezentacji. I odpowiedzi na te pytania starałam się stosując metody analiz właśnie interdyscyplinarnych, czyli analiz tekstów, czyli krytyki źródeł, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Także używałam analiz antropologicznych oceny wieku i płci, a także analiz palopatologicznych, które właściwie stanowią podstawę tego typu badań w archeologii, co wiąże się z tym, że część chorób, zwłaszcza tych trwających latami, dekadami, czyli chorób przewlekłych, pozostawia ślady na kościach, które mogą być identyfikowane przez antropologów fizycznych. Natomiast choroby o przebiegu ostrym, krótkotrwałe, choroby zazwyczaj infekcyjne, które doprowadzały najczęściej do śmierci ludzi w przeszłości, nie pozostawiają śladów na kościach. Również użyłam analizy archeologicznych, takich jak analizy jakości i ilości wyposażenia grobów, konstrukcji pochówków i ich lokalizacji, właśnie do celów oszacowania, czy dane groby były typowe, czy atypowe. I następnie miała właśnie miejsce synteza informacji pochodzących z tych różnych analiz. I tak bardzo interdyscyplinarne badania stawiają tego typu analizy w kontekście bioarcheologii, biohistorii i szeroko pojętej biohumanistyki. Tak więc teraz przejdę do omówienia wyników badań, najpierw w kontekście źródeł pisanych. Jeśli chodzi o analizy historyczne, tutaj użyłam do nich żywoty świętych, między innymi żywoty świętej Jadwigi, świętej Kingi, ale przede wszystkim kronikę Gala Anonima, kronikę Wincentego Kadłubka, księgę henrykowską, która jest kroniką klasztoru cysterskiego w Henrykowie, kronikę Janka Szczankowa, kronikę wielkopolską i roczniki Jana Długosza, ale także użyłam teksty edukacyjne, takie jak traktat mnemoniczny Jana Szklarka, czy też słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. I słowami łacińskimi określającymi ułomność okaleczenia w średniowieczu były zazwyczaj mancus, mutilatio, incommodum, concisio, a także słownik Bartłomieja z Bydgoszczy podaje takie polskie słowa jak kliszowaty i złamany. Ten sam słownik również na określenie właśnie takich słów jak mankut i okaleczony używa z łacińskich słów amputatus, manu, pede, digitio, fractus, debilitatus, lateratus i dissolutus. Jan Długosz w swojej kronice używa słowa mutilo na określenie okaleczonej ręki. Z kolei Jan Szklarek na okaleczenie ręki używa słowa mancus. I oprócz okaleczonej ręki, jako ułomność zostały zidentyfikowane także okaleczenia innych części ciała, deformacje pleców, paraliż czy brak wzroku. I w postrzeganiu osób niepełnosprawnych zasadnicze znaczenie miał status społeczny, a także przyczyny, dla których dana osoba była niepełnosprawna i wzajemne zależności między tymi dwoma czynnikami były bardzo złożone. Okaleczenia doznane w czasie bitwy przez dostojników wysokiego szczebla z otoczenia księcia były postrzegane zasadniczo jako powód do chwały. Świadczy o tym chociażby opis utracenia ręki w czasie bitwy przez komesa Żelisława. Gala Anonim pisze o tym w następujący sposób. Tamto komes Żelisław utracił rękę, której dzierżąc tarczę, zasłaniał nią ciało, ale natychmiast pomścił mężnie jej utratę, zabijając tego, który mu ją obciął.
Książę Bolesław zaś dla uczczenia go zwrócił mu złotą rękę zacielesną. Tak więc książę docenił męstwo i zrekompensował utratę ręki poprzez podarowanie złotej repliki. Z kolei Wincenty Kadłubek opisuje to zdarzenie w następujący sposób. Chlubą wszak dzielnego męża, berzrękiego, jest dzięki męstwu wydawać się oburęki. Dobrze wiedział o tym ów mąż, który wielu rozproszywszy w bitwie, wreszcie przez nieprzyjaciół został okulawiony, nad czym ubolewali współtowarzysze. Lecz on ubolewanie ich śmiechem przyjął, za miłą poczytując sobie w tym zdarzeniu taką zmianę, że każdy krok będzie mu przypomnieniem walecznych czynów, a nie wyrzutem z powodu utykania. Inni rzecze, nie grzebszą o swoją sławę, gdzie im się podoba. Ja moją w bliznach ciała mego wyrzeźbiłem. Niektórzy bowiem, choć zdają się chromać, nie chromają. Lecz albo waleczne czyny swe zliczają, albo nad ich pomnożeniem przemyśliwują. Tak więc Wincenty Kadłubek wskazuje, że utrata ręki w czasie walki mogła spotkać się zarówno z ubolewaniem innych osób na dworze książęcym, ale zarazem kładzie nacisk na opis męstwa i odwagi, których wizualnymi znakami były właśnie okaleczenia i blizny. Wincenty Kadłubek, można powiedzieć, że wręcz rzuca wyzwanie mówiące, że mimo fizycznego okaleczenia ów dostojnik nie był postrzegany jako osoba okaleczona. Jak twierdzi Jacek Banaszkiewicz, Żyliław, dzielny żołnierz w służbie kraju i swojego władcy, poświęcił część własnego ciała, by chronić kraj przed wrogiem. Doczekał się rekompensaty w postaci opisu tego zdarzenia w kronice, a także w postaci rekompensaty materialnej złotej repliki ręki. Tak więc ręka, zwłaszcza prawica, posiadała ważną symbolikę związaną z władzą i religią. Żyliław walczył nie tylko w obronie ziem swojego kraju, ale także w imieniu księcia. Wobec tego Bolesław Krzywousty czuł się zobowiązany do wyrównania długu, jaki zaciągnął wobec swojego rycerza, dążąc do restytucji symbolicznej utraconej przez podwładnego części ciała, co miało też chronić Żelisława przed negatywnym odbiorem przez innych dostojników na dworze. W innym fragmencie kroniki Gal Anonim podaje opis kaleczenia wysokiego dostojnika, tym razem Skargimira, który był wojewodą, czyli drugą najważniejszą postacią w państwie zaraz po księciu Bolesławie Krzywoustym, i o jego utracie oka w czasie bitwy z Pomorzanami Gal Anonim pisze w następujący sposób. Skarbimir bowiem, oddzielnie walcząc gdzie indziej, został ciężko ranny i czego bez łez niepodobna powiedzieć, stracił prawe oko. Tutaj Gal Anonim nadaje tej utracie bardziej smutny, bardziej emocjonalny wydźwięk i wiąże się to być może z tym faktem, że Skarbimir pochodził z rodu Afdańców, a osoby z tego rodu były bezpośrednimi informatorami Gala, który pisał swoją kronikę, tak więc mogły mu przekazać swój indywidualny, subiektywny stosunek do tego okaleczenia. Skarbimir przeżył to okaleczenie i dalej pełnił funkcję komesa pałacowego, czyli wojewody. Natomiast Wincenty Kadłubek nadaje temu zdarzeniu inny pozytywny wydźwięk poprzez porównanie Skarbimira do postaci antycznej, czyli Filipa II Macedońskiego, który był ojcem Aleksandra Wielkiego. I porównanie to może stanowić właśnie nawet sposób wywyższenia osoby Skarbimira i docenienie jego poświęcenia. Tak więc u Wincentego, piszącego 100 lat po Galu Anonimie, wydarzenia te zyskują chwalebną interpretację, co jest wynikiem tego, że nie opisywał oczywiście wydarzeń, których był bezpośrednim świadkiem, i w związku z tym starał się nadać im nowe, moralizatorskie znaczenie dla współczesnych mu czytelników. Wincenty Kadłubek w swoim dziele przedstawia obowiązki obywateli wobec władcy, a także obowiązki władcy wobec obywateli, a także książąt wobec siebie nawzajem. I w tym sensie poświęcenie Żelisława i Skarbimira stawiane są jako wzór do naśladowania rycerzom i dostojnikom państwowym. Z kolei w odniesieniu do przegranej walki Polaków z Królestwa Polskiego z Tatarami pod wodzą Hana Sadmata z 1438 roku, Jan Długosz opisuje rany i okaleczenia poniesione przez Jana Włodkowica, podstolego lwowskiego i późniejszego starostę halickiego, a więc osoby o stosunkowo wysokim statusie społecznym, ale także urzędnika średniego szczebla, nie będącego w elicie władzy.
Jan Włodkowic po przegranej bitwie z Tatarami udał nieżywego, a Tatarzy w czasie ograbiania jego i innych także rycerzy, chcąc zdjąć mu pierścień z palca, odcięli cały ten palec. Mimo to Jan Włodkowic przez cały czas udawał nieżywego, dzięki czemu właściwie przeżył i nie dostał się do niewoli, za co Jan Długosz zalicza go do bohaterów. Utrata części ciała przez rycerza o wysokim statusie społecznym w czasie bitwy była powodem do chwały, co jest właśnie widoczne również też w źródłach zachodnioeuropejskich. W polskich kronikach i źródłach pochodzących z innych części Europy rzadko znajdujemy wzmianki dotyczące okaleczenia rycerzy, które by wynikały właśnie z walki. Jak wskazuje Irina Metzler, przyczyną tego był status społeczny. Rycerze z elity częściej byli brani w niewolę dla okupu, natomiast żołnierze szeregowi niższego szczebla byli częściej narażeni na kalectwo, co widać chociażby w innych fragmentach kroniki Jana Długosza, który opisuje okaleczenia, do których doszło w 1449 roku w czasie wojny domowej na Węgrzech pomiędzy gubernatorem Janem Węgier Janem Hunyadem, a Janem Giskrą. I pisze w następujący sposób. Ale kiedy Giskra skronił się ze swoimi ludźmi do zamków i twierdz, gubernator zajmuje siłą nowo zbudowaną twierdzę Mołdawę. Wszystkim Czechom i Polakom, których spytał w tej twierdzy, obcina obie ręce i wierzchołek nosa, a jedno oko wydłubuje, czyniąc ich zupełnie bezużytecznymi dla siebie i dla innych oraz strasznymi, posuwając jeszcze dalej barbarzyńską dzikość. Tak więc okaleczenie załogi twierdzy Mołdawa zostało ocenione jako szczególne okrucieństwo. Jan Długosz pod rokiem 1451 zanotował, że Jan Hunyad próbował zdobyć klasztor Luczeniec, obsadzony przez Giskrę, zaś jego załoga obawiała się, że w przypadku poddania zostałaby pozbawiona właśnie oczu, nosów, ust i rąk. Obcinanie części ciała wojom i rycerzom schwytanym w czasie walki przez zwycięskiego wroga posiadało wiele wymiarów, a przede wszystkim stanowiło unieszkodliwienie wojowników, aby w przyszłości nie mogli walczyć. Stanowiło także osłabienie wojsk przeciwnika oraz przestrogę, aby nikt nie ważył się stawać przeciwko zwycięzcy. Dlatego była to strategia wojskowa, która miała na celu zdemoralizowanie wroga. Okaleczenia schwytanych przez wroga żołnierzy miały oczywiście miejsce także w innych częściach Europy, wśród chrześcijan i muzułmanów, w czasie krucjat, także pomiędzy Bułgarami a Bizantyjczykami, w Anglii i we Francji. Z kolei przykład losu okaleczonego mężczyzny z najniższej warstwy społecznej, z ludności wiejskiej, podaje księga Henrykowska, która opisuje mężczyznę imieniem Kwiecik, który choć pochodził właśnie z ludności wiejskiej, to przebywał na dworze księcia Henryka, gdzie bawił księcia i jego dwór, przez co był lubiany, także ten mężczyzna założył wieś, a dalsze losy jego są nieznane aż do momentu starości, o którym mówi właśnie księga Henrykowska. Ten to Kwiecik był wieśniakiem, synem syna pomienionego Głąba i był bardzo stary, przez to pamiętał dzieje wielu lat. Ten wieśniak w owym czasie, gdy już tu klasztor został założony, nie posiadał już jednej ręki, drugą zaś miał mieczem tak skaleczoną, że nie mógł nią całkiem ruszać wedle swojej potrzeby. Przeto, że i na ciele, i pod względem majątku był niezmiernie biedny, a jak powiedziano, bardzo stary, pan Henryk, pierwszy opat tego klasztoru i następca jego pan Bodo, żywili tego wieśniaka aż do jego śmierci. Ten tedy chłop Kwiecik, ponieważ jak wyżej powiedziano, brak mu było jednej ręki, a drugą miał bez pożytku dla siebie, nazywany był podówczas przez Polaków Kika. Otóż ten wieśniak, ponieważ po założeniu klasztoru, przed i po najeździe pogan, bardzo często tu chleb pożywał, opowiedział nam wszystkie stare dzieje, posiadłości dookoła terytorium tego klasztoru. Okaleczenie jednej ręki wynikało z agresji interpersonalnej, skoro było zadane mieczem, jednakże konkretna przyczyna jest nieznana, natomiast przyczyny i sposób okaleczenia drugiej ręki są w ogóle nieznane. Faktem jest, że bardzo stary i bardzo biedny na ciele i majątku Kwiecik żywił się u cysterców aż do śmierci. Miłość bliźniego była jedną z cnót teologalnych i obowiązkiem każdego chrześcijanina,
a zakony katolickie spełniały uczynki miłosierdzia wobec właśnie osób niepełnosprawnych. Opis wskazuje na trudne położenie ekonomiczne Kwiecika, zważywszy na jego wiek, a także okaleczenie obu rąk, w wyniku których nie mógł prawdopodobnie wykonywać żadnej pracy fizycznej na wsi. A że pochodził z najniższej warstwy społecznej, która nie posiadała dużych majątków ziemskich, z których mogłaby się utrzymywać i właściwie była zobowiązana do pracy na rzecz innych, okaleczenie to mogło prowadzić właśnie do jego zubożenia. Dostojnicy państwowi i elita mogli liczyć na opiekę lekarzy i utrzymanie z własnych majątków, a także mimo okaleczenia sprawować dalsze funkcje państwowe, jak w przypadku Skarbimira. Natomiast osoby pochodzące z najniższej warstwy społecznej, nie posiadające majątków ziemskich, które zarabiały na życie walką w wojskach zaciężnych lub pracą fizyczną, były skazane na opiekę innych lub zubożenie. Nieznany jest los wojowników opisanych przez Jana Długosza, którzy zostali pochwyceni przez wroga i okaleczeni. Jednak można się domyślać, że skoro Jan Długosz odnotował to na kartach swojej kroniki, to przynajmniej część z nich zdołała przeżyć to traumatyczne wydarzenie i dotrzeć do granic Królestwa Polskiego. Okaleczeni weterani, tak jak w innych częściach Europy, byli właściwie skazani na życie żebracze, ponieważ nie mogli wykonywać już żadnej innej pracy. Podobna sytuacja mogła dotyczyć także osób z ludności wiejskiej, co jest widoczne na przykładzie Kwiecika, którego żywili cystersi z Jędrzejowa. W negatywny sposób postrzegano osoby okaleczone w wyniku kary za przewinienia i łamanie prawa. Karze przez okaleczenie lub śmierć teoretycznie podlegali wszyscy, niezależnie od statusu społecznego, którzy złamali prawo lub wystąpili przeciwko księciu, co stanowiło najcięższe przewinienie. W 1111 roku karze oślepienia został poddany książę Zbigniew, przyrodni brat Bolesława Krzywoustego, a wspomniany wcześniej wojewoda Skarbimir, który nie zgadzał się na wprowadzenie prawa senioratu po śmierci Bolesława Krzywoustego, również został oślepiony prawdopodobnie w 1117 lub 1118 roku. I musiał już wówczas oślepnąć na lewe oko, ponieważ prawe już miał okaleczone w wyniku bitwy z Pomorzanami. Mimo całkowitej ślepoty i po tymczasowym usunięciu go z urzędu wojewody, zdołał się pojednać z władcą, z Bolesławem Krzywoustym i wrócił napełnione pierwotnie przez siebie stanowisko. Oślepieniu został poddany także jego następca Piotr Włostowicz, który sprawował urząd wojewody za czasów syna Bolesława Krzywoustego, którym był Władysław II Wygnaniec. Ówczesna sytuacja polityczna między księstwami była bardzo skomplikowana i w wyniku niej Władysław II Wygnaniec został właśnie wygnany, a Piotr Włostowicz przywrócony na swój urząd wojewody. Te przykłady nie są jedynymi z terenu Europy, ponieważ kara oślepienia była ówcześnie szeroko praktykowana. W najdawniejszym prawie polskim kary oparte na zasadzie talionu, czyli wyrządzeniu przestępcy takiej samej szkody, jakiej sam stał się oprawcą, były rzadkie. Stosowano kary raczej odzwierciedlające, dostosowane do charakteru czynu, czyli talion symboliczny, polegający na okaleczeniu, a kary okaleczające czy mutylacyjne obejmowały zarówno obcinanie części ciała, ale także napiętnowanie rozżarzonym żelazem, co zasadniczo stanowiło hańbę i w taki właśnie sposób było postrzegane. Na przykład w XIV-XV-wiecznym Krakowie karano na podstawie prawa sasko-magdeburskiego, gdzie za kradzież karano właśnie mutylacją. W innych małych kradzieży miano karać chłostą lub obcięciem ucha lub nosa. W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, istniała możliwość wykupu od kary śmierci lub mutylacji poprzez uiszczenie kary pieniężnej, określanej jako system kompozycyjny. Odpowiedzialność za szkodę i odszkodowanie została szczegółowo rozbita na podstawie oceny pozycji społecznej ofiary w celu ustalenia odpowiedniego odszkodowania. Krzywdzenie osoby o wyższej randze społecznej przez osobę o niższej randze było karane surowiej niż w przypadku odwróconej hierarchii lub w przypadku osób o tej samej randze. Zatem był to system oczywiście bardziej korzystny dla osób bogatych, a nie dla ubogich. Analiza Liber Proscriptionum z późnośredniowiecznego Krakowa ujawniła, że złoczyńcy pochodzący z zamożnych kręgów mieszczańskich albo związani w jakiś sposób z urzędnikami dworskimi
Byli często uniewinniani albo też dostawali lżejsze wyroki sądowe. Z kolei w świecie przestępczym najwięcej było osób pochodzących z tych najniższych warstw społecznych, których do przestępstwa w zasadzie popychała bieda. A po schwytaniu i osądzeniu nie posiadali oni żadnych pieniędzy, którymi mogliby właśnie uiścić tą karę pieniężną. W związku z tym podlegali właśnie karze okaleczenia, która to spychała ich na jeszcze większy margines społeczny, ponieważ nikt nie chciał ich potem zatrudnić z widocznymi fizycznymi oznakami łamania prawa. Zmianów dotyczących okaleczenia wynikających z chorób jest stosunkowo najmniej w kronikach. Najbardziej znana dotyczy oślepnięcia czy ślepoty Mieszka. Galla anonim opisuje, że przez pierwszych 7 lat życia Mieszko był ślepy, co było powodem do, cytuję, wstydu i bólu dla ojca Mieszka, czyli Siemomysła, oraz hańby dla syna. Wincenty Kadłubek podaje, że jego rodzice, cytuję, skłopotali się, gdy urodził się ślepy. Nadaje mu nawet przydomek Mieszko Ślepy. I wynikało to z obawy co do dalszych losów księstwa po śmierci Siemomysła, gdy władzę miał przejąć właśnie Mieszko, który nie posiadał właśnie wzroku. W wieku 7 lat zwyczajowo chłopcy przechodzili przez rytuał postrzyżyn, tak więc na 7. rocznicę urodzin Mieszka Siemomysł zwołał właśnie huczne zebranie komesów i innych swoich książąt i urządził bardzo obfitą ucztę, w czasie której to Mieszko w sposób cudowny odzyskał wzrok, co było oczywiście powodem do radości i zostało zinterpretowane, że Polska przedtem jakoby ślepa, odtąd ma być przez Mieszka oświeconą i wywyższoną ponad sąsiednie narody. Brak wzroku Mieszka i jego odzyskanie są użyte tutaj jako metafora przyjęcia chrztu oraz znak, że Polska zostanie właśnie wywyższona za czasów jego panowania. W średniowiecznej literaturze brak wzroku był metaforą odnoszącą się do braku widzenia prawdy, a odzyskanie wzroku stanowiło metaforę przyjęcia chrztu. Z kolei w odniesieniu do chorób nabytych kronikarz Jan z Czarnkowa podaje opis oślepnięcia Jarosława, arcybiskupa gnieźnieńskiego w roku 1372. To spotkało się z niedowierzaniem, litością oraz żalem nad osobami, które podlegały arcybiskupowi i wiernym w kościele. Tak więc podsumowując, ze źródeł wynika, wyłania się właściwie skomplikowany obraz wzajemnych zależności pomiędzy statusem społecznym a przyczynami okaleczenia. Tak więc widać, że wysoki status społeczny i okaleczenia doznane na polu bitwy decydowały o pozytywnym postrzeganiu danej osoby. Natomiast niski status społeczny, a także kara oraz choroby, niezależnie od statusu społecznego, raczej powodowały negatywne postrzeganie danej osoby. I w przypadku okaleczenia wynikającego z kary, jedynie osoby o wysokim statusie społecznym, dzięki swojemu znaczeniu związanemu z wiedzą, doświadczeniem, z zasługami oraz powiązaniom politycznym i rodzinnym, mogły liczyć na powrót do łask księcia i społecznych. Na podstawie źródeł pisanych można także wyróżnić kilka postaw, które były właśnie ukazywane wobec osób z niepełnosprawnościami. Osoby te podlegały opiece, która była zapewniana przez ich rodziny, także ludzie możni, elity, dwór królewski, rodzina królewska, książęta opiekowali się takimi osobami. Ale także osoby te były pozostawiane właściwie na pastwę życia żebraczego, a także w niektórych przypadkach całkowicie odrzucane przez swoich małżonków, którzy wręcz nawet domagali się unieważnienia małżeństwa ze względu na chorobę ich małżonka. A jaki obraz widzimy po analizie źródeł archeologicznych? Te zagadnienia były analizowane w odniesieniu do źródeł archeologicznych i materiałów kostnych pochodzących z Kaudusa, gdzie od ostatniej ćwierci X wieku do lat 30. XIII wieku funkcjonowało przedlokacyjne hełmno. W XI wieku obejmowało ono dwuczłonowy gród, który znajdował się na stanowisku trzecim, widocznym tutaj na slajdzie.
A także znajdowała się tam osada, która została odkryta na stanowisku drugim, na której znajdowała się także karczma i targ. I oczywiście zostało zidentyfikowane cmentarzysko, które znajdowało się na stanowisku pierwszym, czwartym i częściowo także drugim, na którym wyeksplorowano ponad 1500 szkieletów, co świadczy o tym, że to miejsce było jednym z najważniejszych na Pomorzu w czasie wczesnego średniowiecza. W XII wieku w ośrodku tym ustanowiono kasztelanię i tutaj właśnie Chełmno jest zaznaczone na tej mapie słowem Kulmem, znajduje się na ziemi chełmińskiej. I w latach 30. XVIII wieku sprowadzeni przez Konrada II Mazowieckiego na ziemię chełmińską krzyżacy przenieśli Chełmno w inne miejsce, przez co ośrodek w dzisiejszym Kałdusie zaczął tracić właściwie swoje znaczenie. Prace archeologiczne były tutaj prowadzone przez kilka dekad przez pana profesora Wojciecha Chudziaka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach grantów realizowanych z Narodowego Centrum Nauki. W sumie wybraliśmy do analizy 661 szkieletów ze 653 pochówków. I analiza patologiczna wykonana przez pana profesora Tomasza Kozłowskiego wykazała następujące choroby i zmiany patologiczne w tej populacji, takie jak choroby zwyrodnieniowe stawów, urazy, infekcje swoiste, takie jak gruźlica, trąd, nieswoiste reakcje zapalne okostne i zapalenia ropne kości, choroby metaboliczne, takie jak anemia, krzywica i szkorbut, zmiany nowotworowe, porażenie wiotkie mięśni, zaburzenia hormonalne, wady rozwojowe, próchnicę zębów i jej powikłania, a także markery stresu. Na podstawie badań klinicznych, medycznych, etnomedycznych i paleopatologicznych oceniliśmy wpływ tych chorób i stanów zdrowotnych, zmian patologicznych na codzienne funkcjonowanie jednostek, aby sprawdzić, które z tych osób były niepełnosprawne. Z naszych badań wynika, że możemy mówić o 8 niepełnosprawnych osobach, które zamieszkiwały wczesnośredniowieczny Kałdus, natomiast 313 osobników posiadało zmiany patologiczne na swoich szkieletach, które by wskazywały bardziej na choroby. Z kolei 340 osobników nie posiadało żadnych zmian patologicznych wskazujących na choroby lub niepełnosprawności. I spośród tych chorób, które uznaliśmy za niepełnosprawność, można wymienić gruźlicę kręgosłupa, zwaną inaczej chorobą Potta, trąd, porażenie wiotkie mięśni, które jest związane z chorobą Heinego-Medina, zwaną inaczej poliomyelitis, zapalenie kości i szpiczak nogi, który jest nowotworem złośliwym, a także amputacje. Tutaj każda z tych chorób pojawiła się tylko raz, za wyjątkiem właściwie zapalenia kości i szpiku, które zostało zidentyfikowane w przypadku 3 osób. I teraz pokrótce omówię każdy z tych przypadków. Choroba Potta została zidentyfikowana w przypadku dziecka, które zmarło około 7 roku życia. Widać tutaj na zdjęciu właśnie łukowate wygięcie bloku kręgu, sugerujące występowanie garbu w odcinku piersiowym kręgosłupa, który jest charakterystyczny właśnie dla choroby Potta. Gruźlicę w tym przypadku potwierdziły badania molekularne. I do symptomów choroby Potta należą ból pleców, ból także w innych częściach ciała, gorączka, sztywność i skurcze mięśni, powikłania neurologiczne prowadzące do paraplegii, czyli paraliżu, osłabienie, kaszel i zmęczenie. Z kolei w przypadku kobiety pochowanej w grobie 101 zdiagnozowano trąd. Jest to diagnoza potwierdzona badaniami molekularnymi. O tym przypadku jeszcze powiem za chwilę więcej. Z kolei poliomyelitis, czyli choroba Heinego-Medina, została zdiagnozowana na szkielecie kobiety, która zmarła pomiędzy 30 a 40 rokiem życia. I tutaj w tym zdjęciu widzimy dwie kości, na zdjęciu po prawej stronie widzimy dwie kości piszczelowej. Po samej prawej stronie znajduje się lewa kość piszczelowa, która właśnie wykazuje atrofię, co oznacza, że jest krótsza.
niż prawa kość piszczelowa, która znajduje się zaraz obok dla porównania. Widać także słabo rozwinięte brzegi i powierzchnię trzonu oraz przyczepy mięśni i więzadeł. Widać także silny boczny skręt nasady dystalnej, co sugeruje boczne ustawienie stopy. I krótsza i bardziej smukła lewa kończyna dolna wskazuje, że kobieta ta być może zachorowała właśnie na chorobę Heinego Medina już w dzieciństwie. I wśród symptomów choroby Heinego Medina możemy wyróżnić gorączkę, nadwrażliwość, porażenie, podrażnienie przewodu pokarmowego, bóle głowy i mięśni, porażenie mięśni lub grupy mięśniowych, osłabienie mięśni lub trwały paraliż, niestabilność i przykurcze stawów, zaburzenia wzrostu kończyn, zaburzenia równowagi mięśniowej, skurcze i zniekształcenia mięśni, obniżenie napięcia mięśniowego, zniesienie odruchów w korej kończynie, utratę odnerwionych mięśni i w wyniku czego osoba nie jest w stanie poruszać się bez wsparcia i pomocy lub bez specjalnych przedmiotów. Z kolei w trzech przypadkach zdiagnozowano zapalenie kości i szpiku, które jest niespecyficzną chorobą wywołaną przez bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty wielokomórkowe. Jest to wyniszczający stan, który ma trzy formy: ostrą, podostrą i przewlekłą. Rozpoczyna się postacią ostrą lub podostrą, która trwa kilka tygodni i która pozostawiona przez leczenia rozwija się w przewlekłą, długotrwałą infekcję kości. I objawami ostrego zapalenia kości szpiku są gorączka, dreszcze, obrzęk. Z kolei pod ostrego zapalenia są łagodny ból i niewielkie upośledzenia czynnościowe. Natomiast największe znaczenie dla funkcjonowania danej osoby ma przewlekłe zapalenie kości i szpiku, które ma takie objawy jak wydzieliny ropne, obrzęki, deformacje, przewlekły ból, skurcze mięśni, gorączka, utykanie w przypadku infekcji kończyn dolnej i ograniczenie ruchomości, co z kolei wpływa na niemożność pełnego funkcjonowania. I to zapalenie zostało zdiagnozowane w trzech przypadkach. Tutaj mamy mężczyznę, który zmarł pomiędzy 30 a 40 rokiem życia i jest pokazane zdjęcie jego kości piszczelowej, gdzie widać pogrubiony, zdeformowany trzon kości piszczelowej właśnie z okrągłą, obszerną przetoką drążącą do wnętrza kości w okolicy nasady proksymalnej kości piszczelowej. Z kolei w przypadku kobiety, która zmarła pomiędzy 35 a 45 rokiem życia, zapalenie to było umiejscowione na kości udowej i tutaj również widać na zdjęciu deformację i poszerzenie trzonu oraz widoczną przetokę z tkwiącym w niej fragmentem kości. Natomiast w przypadku ostatniej osoby, mężczyzny, który zmarł w dosyć już bardziej podeszłym wieku, widoczna jest deformacja części proksymalnej kości oraz ślady reakcji zapalnych na kości piszczelowej wraz z poszerzeniem otworu odżywczego, co widać zwłaszcza na tym zdjęciu po prawej stronie. Z kolei nowotwór w postaci szpiczaka mnogiego został zidentyfikowany na szkielecie kobiety, która zmarła pomiędzy 30 a 40 rokiem życia i tutaj na zdjęciach widać właśnie poszerzone otwory osteolityczne na kości ramiennej i kości biodrowej i szpiczak nogi powoduje takie dolegliwości jak bóle kostne, niedokrwistość, niewydolność nerek, infekcje i problemy neurologiczne i w zaawansowanym stadium ból, który uniemożliwia pełne funkcjonowanie i nawet dzisiaj choroba ta prowadzi do śmierci w przeciągu od 7 do 60 miesięcy od rozpoznania. Z kolei amputacja miała miejsce w przypadku mężczyzny, który zmarł pomiędzy 40 a 50 rokiem życia. Widać tutaj właśnie amputację stopy i części dystalnej kości piszczelowej i strzałkowej. Tutaj zdjęcie po lewej stronie pokazuje procesy proliferacji i przebudowy, czyli gojenia kości piszczelowej i strzałkowej, które sugerują, że mężczyzna ten przeżył amputację i żył z nią przez jeszcze być może kilka lat swojego życia. Pośród osób niepełnosprawnych tylko jedna zmarła w wieku dziecięcym. Cztery z nich były płci żeńskiej, natomiast trzy płci męskiej. I osoby te żyły w różnych fazach funkcjonowania kompleksu osadniczego w Kałdusie, co
powoduje, że możemy dojść do konkluzji, że w jakiś sposób były one wizualnie i funkcjonalnie odmienne od innych osób w ich społeczeństwie, co być może właśnie miało też wpływ na ich postrzeganie i też ich własną tożsamość. I tak zaawansowane choroby trwały stosunkowo długo. Można domniemywać, że osoby te przeżyły do tak zaawansowanego wieku z tak zaawansowanymi chorobami, dzięki temu, że podlegały pewnej jakiejś formie opieki i pomocy ze strony swoich rodzin krewnych czy tamtejszej społeczności. I szczególnie ciekawym przypadkiem jest właśnie kobieta, na której szkielecie zdiagnozowano trąd. Tutaj widać na zdjęciu, zwłaszcza czaszki, silnie wyoblone krawędzie otworu gruszkowatego, zanik kolca nosowego oraz atrofię blaszki zewnętrznej u podstawy wejścia do jamy nosowej, które są charakterystycznymi cechami trądu, ale też trąd został tutaj potwierdzony badaniami molekularnymi. Oprócz trądu stwierdzono także zmiany zapalne okostnej związane z wygojonym skośnym złamaniem kości piszczelowej i strzałkowej, a także zmiany zwyrodnieniowe na trzonach kręgów piersiowych oraz wrodzony blok drugiego i trzeciego kręgu szyjnego oraz zmiany o charakterze porotycznym na sklepieniu oczodołów, które można też wiązać być może pośrednio z anemią. Trąd jest chorobą chroniczną, która atakuje głównie system nerwowy, skórę i układ kostny. Na początku pojawia się zanik czucia, a następnie rumień guzowaty, gorączka, tachykardia, bóle głowy, wymioty, sztywność karku, drżenia jednostronne, bóle mięśniowe i niewydolność oddechowa. I kobieta ta prawdopodobnie cierpiała na postać trądu lepramatoza, w przypadku której występują guzowate zgrubienia skóry zajmujące często twarz. I widoczne na czole guzy nadają twarzy tak zwany lwi wygląd, co ma swoją odpowiednią terminologię medyczną. I w czasie choroby dochodzi do zaniku czucia, w wyniku czego może dojść do urazów właśnie dłoń, w wyniku poparzeń i trudności z wykonywaniem zadań manualnych, a w konsekwencji może prowadzić do niepełnosprawności. Osoby chore na trąd mają także problemy ze wzrokiem. Stopniowo tracą wzrok, mają także problemy z zamykaniem powiek. I zanim w latach 70. i 80. wdrożono do leczenia politerapię, problemy ze wzrokiem miało ponad 70% osób chorych na trąd. Przez to można też pośrednio domniemywać, że również kobieta z Kaudusa miała takie problemy z widzeniem. Podczas gdy wzrok jest bardzo ważny w przypadku chorych na trąd, ponieważ to właśnie wzrok w przypadku utraty czucia w dłoniach chroni daną osobę przed urazami, przed poparzeniami. Ze względu na to, że na dolegliwości, kobieta ta prawdopodobnie potrzebowała właśnie pomocy i opieki ze strony innych osób, ze strony rodziny, krewnych czy szerszego społeczeństwa, zwłaszcza wraz z pogorszeniem się jej zdrowia i także w czasie złamania kończyny dolnej. Jednakże nie wiemy, czy ewentualne formy pomocy były jej okazywane. Wiadomo natomiast, na co wskazują źródła pisane, że osoby trędowate najczęściej izolowano od reszty wspólnoty, na przykład tworzono dla nich lepozoria. Do czasów wypraw krzyżowych trąd postrzegano jako karę za grzechy. Dopiero po wyprawach krzyżowych uznano, że opieka nad chorymi jest chrześcijańskim obowiązkiem. I w tym celu w 1098 roku powołano w Jerozolimie rycerski i szpitalniczy zakon świętego Łazarza, a święty Łazarz stał się patronem trędowatych. Kobiety te pochowano w południowo-centralnej części cmentarza. Grób był zorientowany na osi wschód-zachód. Została ona pochowana, jak widać tutaj na slajdzie, z nożem, a także brązowym pierścionkiem, który został znaleziony na paliczku jej dłoni. I jest to pochówek zgodny z eschatologią chrześcijańską, tak więc została ona pochowana w sposób typowy i jej społeczność zadbała o wszystkie elementy odpowiedniego pochówku po jej śmierci. Źródła historyczne wskazują, że po śmierci wierzono, że niektórzy ludzie stawali się wampirami, które następnie mogły wyrządzić krzywdę po śmierci żyjącym.
W rezultacie społeczności bały się wampirów i próbowały je unieszkodliwić, stosując różnorodne praktyki antywampiryczne, aby zapewnić sobie właśnie bezpieczeństwo, które archeolodzy identyfikują na stanowiskach, zwłaszcza pochodzących z czasów średniowiecznych. I w nauce powstało kilka hipotez co do tego, jakie osoby mogły być postrzegane właśnie jako te wampiry. Wysunięto propozycję, że były to osoby, które złamały społeczne tabu. Były to osoby zmarłe bez sakramentów, czyli na przykład nieochrzczone dzieci, przestępcy, a także samobójcy. Były to być może osoby obce, niewolnicy, a także zaproponowano, że mogłyby być to osoby chore, niepełnosprawne i zmarli w wyniku epidemii. I hipoteza mówiąca, że osoby chore i niepełnosprawne były postrzegane jako wampiry czy upiory, jest szczególnie intrygująca, ponieważ materiały historyczne i etnograficzne wskazują na związek pomiędzy chorobą a wampiryzmem. W społeczeństwach przedindustrialnych do czasu rozwoju teorii o wpływie zarazków na choroby w XIX wieku ludzie nie posiadali tak szczegółowej, zaawansowanej wiedzy medycznej jak my. W związku z tym choroby i śmierć były dla nich niewytłumaczalnym fenomenem, które wiązali z wierzeniami religijnymi, wierzeniami magicznymi i tłumaczyli je, łącząc je z działaniem demonów. Zresztą badania archeologiczne przeprowadzone we Włoszech, Grecji, a także w Stanach Zjednoczonych sugerują, że właśnie w tak zwanych pochówkach antywampirycznych były chowane osoby m.in. chore na gruźlicę. Powiązanie wiary w upiory z chorobami widoczne jest już od czasów antycznych. Według Horacego i Filostratusa Lilith, Empuza i Lamia wyrządzały szkodę żywym, na przykład powodując choroby i śmierć ludzi, zwłaszcza dzieci w upalne dni. Według wierzeń słowiańskich upior i strzygoń były najokrutniejszymi demonami ze wszystkich, gdyż powodowały choroby, epidemie oraz zarazy i śmierć zwierząt i ludzi. Z tekstów etnograficznych wynika, że Słowianie wierzyli, że zdrowe, nowonarodzone dzieci porywane były przez demony, które zamieniały je w dzieci niepełnosprawne, lub że niepełnosprawne dziecko urodziło się z kobiety, która obcowała z upiorem. Takie dziecko nie mogło chodzić, było nieszczęśliwe, blade lub szaro-niebieskie, miało długie i chude ręce oraz dużą głowę. Często umierało przed 7 rokiem życia, a nawet jeśli dożyło do 21 roku życia, nie rosło, ale pozostawało wielkości dziecka. Uważano, że zmora, która wtargnęła w nocy do kogoś, kogo nie lubiła, wysysała z niego krew i dusiła tą osobę. W efekcie osoba ta była osłabiona, nieruchoma i nie mogła się obudzić, bo była w głębokim oszołomieniu, jęczała, aż zmora odeszła. Taka osoba również czuła ogromny ciężar na piersiach, co utrudniało jej oddychanie. Pociła się i nie mogła krzyczeć. Natomiast kiedy się obudziła, była zdezorientowana i niezdolna do pracy. Jeśli zmora często kogoś nawiedzała, wygląd ofiary zaczynał przypominać wygląd zmory, pod względem bladości, osłabienia, bycia chudym i mizernym. Cechy te stały się tak charakterystyczne dla zmory, że widząc kogoś o takich rysach i cechach, nazywano go bladym jak zmora. Ludzie zaatakowani przez zmorę mieli te cechy, pomimo że dużo jedli i pili. Ssanie krwi powodowało duszność i ostatecznie śmierć, następnie ofiary same stawały się upiorami. Etnografowie sugerowali, że wierzenia w wampiry wyjaśniały stan fizjologiczny związany z problemami z krążeniem, oddychaniem i niespokojnym snem. Natomiast Baranowski wspomina, że mężczyzna z chorobą serca, który był siny na twarzy i miał nieregularny, ciężki oddech, był uważany za wampira na wsi w Polsce. Ten sam badacz opisuje również przypadek dziewczynki, która została przez lekarza zdiagnozowana na gruźlicę. Jednakże jej matka nie szanowała tej diagnozy i uważała, że stan córki jest wynikiem odsysania jej krwi przez zmarłą niedawno teściową. Gruźlica jest zakaźna i rozwija się u około od 30 do 50% osób, które mają długi, bliski kontakt w pomieszczeniach z osobami z aktywną chorobą. Prawdopodobieństwo przeniesienia z jednej osoby na drugą zależy od zakaźności osoby, długości kontaktu i otaczającego środowiska, a także funkcjonowania układu odpornościowego osoby narażonej.
Objawy gruźlicy, takie jak na przykład osłabienie lub zmęczenie, złe samopoczucie, bladość, ból w klatce piersiowej, pocenie się i duszność, są dosyć podobne do cech uznawanych za u osób uznawanych za wampiry, opisywanych w źródłach historycznych i etnograficznych. Szczepienia i farmakologia, które rozwinęły się w XX wieku, przyczyniły się do zmniejszenia zachorowalności na gruźlicę, jednak gdy ich nie było, gruźlica była częstą przyczyną śmierci. Doktor Łukasz Maurycy Stanaszek przytacza teksty z XVIII, XIX i XX wieku, w których jako możliwą przyczynę postrzegania kogoś jako wampira wymienia się bladość wskazującą na anemię. Symptomy takie jak bladość, osłabienie, problemy z oddychaniem i utrata masy ciała, które występują w anemii, są zgodne również z opisami osób uważanych za upiory, wampiry w tekstach etnograficznych i historycznych. Negatywny wpływ na postrzeganie mogły mieć także choroby psychiczne, letarg, transkataleptyczny, garb, karłowatość, gigantyzm, makrocefalia czy nadciśnienie, a także nieprawidłowości uzębienia. A jak to wyglądało w kałdusie? W kałdusie typowy pochówek był taki, że ciało układano na wznak z wyprostowanymi kończynami dolnymi i górnymi. Proby były zorientowane na osi wschód-zachód i dosyć często, bo w ponad 50% grobów spotykano wyposażenie, które najczęściej obejmowało monety, kabłączki skroniowe, paciorki, noże i pierścionki. I spośród grobów odkrytych w Kałdusie wyróżniliśmy 14 pochówków, które można uznać za właśnie tak zwane antywampiryczne. I do ich wyróżnienia użyliśmy takich wyróżników jak znaczące zmiany w położeniu czaszki, czyli czaszka znajdowała się poza pozycją anatomiczną, szkielet w pozycji na brzuchu, dekapitacje i kamienie umieszczone bezpośrednio na ciele. Do badań przeznaczono 13 pochówków z 14 szkieletami, ponieważ jeden pochówek był podwójny. I tutaj mamy przykład. Tutaj po prawej stronie widać dwa pochówki z osobą ułożoną właściwie twarzą do ziemi. Natomiast tutaj w tym przypadku na dole po lewej stronie widać szkielet, który jest przygnieciony właśnie blokiem piaskowca. Z kolei tutaj mamy grób 256, w którym pochowano kobietę i mężczyznę, którzy zostali poddani pośmiertnie dekapitacji, czyli odcięciu głowy od reszty ciała. I te wyróżniki grobów antywampirycznych są dosyć często spotykane w źródłach historycznych i etnograficznych, dlatego właśnie je postanowiliśmy użyć do tego typu analiz. W grobach antywampirycznych pochowano dwoje dzieci, a także 12 osobników w wieku dorosłym. Były to 4 kobiety i 7 mężczyzn. I wśród osób pochowanych w grobach antywampirycznych dwie osoby chorowały na anemię. 3 osoby chorowały na reakcję zapalne okostnej. U 8 osób zidentyfikowano zmiany zwyrodnieniowe stawów, u 3 urazy, a u 2 ropnie korzeni zębów. Jak widać, i te właśnie osoby są tutaj zaznaczone kolorem czerwonym. Kolor niebieski oznacza osoby pochowane w grobach typowych. Tak więc widać, że te choroby i stany zdrowotne, które zostały zidentyfikowane na szkieletach osób pochowanych w pochówkach tak zwanych antywampirycznych, były częste w tej populacji. W związku z tym nie możemy je traktować jako powody do postrzegania tych osób jako tak zwanych upiorów czy wampirów. Natomiast w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, tylko jedna osoba, kobieta chorująca na nowotwór złośliwy, szpiczak nogi, została pochowana w grobie tak zwanym antywampirycznym, natomiast pozostałe osoby zostały pochowane w grobach typowych. Żadna z osób, która chorowała na gruźlicę, nie została pochowana w grobie antywampirycznym. W związku z tym konkluzja jest taka, że osoby, które zostały pochowane w grobach antywampirycznych, nie były postrzegane jako wampiry czy upiory ze względu na choroby czy niepełnosprawności. Źródła historyczne i etnograficzne sugerują, że jako wampiry mogły być uważane osoby, które zmarły w wyniku epidemii, na przykład cholery. Jednakże ze względu na to, że choroby, które powodują epidemię, nie pozostawiają śladów na kościach, nie jesteśmy w stanie zweryfikować tej hipotezy,
Żadne teksty nie mówią o tym, co się działo we wczesnośredniowiecznym Kaudusie. Tak więc podsumowując, na podstawie tych badań byliśmy w stanie wyróżnić 8 osób, które prawdopodobnie były niepełnosprawne we wczesnym średniowieczu w Kaudusie. Była to jedna osoba, która zmarła w wieku dziecięcym, 4 kobiety i 3 mężczyzn. Być może osoby te podlegały pewnej formom opieki, skoro przeżyły na tyle długo, że te choroby rozwinęły się do bardzo zaawansowanego stadium i ich fizyczna odmienność nie była powodem do ich odmiennego pochówku w tak zwanych grobach antywampirycznych. Z kolei źródła pisane z czasów średniowiecza pokazują wielość chorób uważanych za niepełnosprawność i to, że niepełnosprawność była zależna i jej postrzeganie było zależne od statusu społecznego i przyczyn okaleczenia. I możemy wyróżnić właśnie kilka postaw wobec osób niepełnosprawnych, czyli to, że podlegali opiece okazywanej przez rodziny, możnych, byli pozostawiani na pastwę losu żebraczego, a także odrzucani. Badania te trwają nadal z użyciem większej ilości tekstów i użyciem innych populacji pochodzących z terenów Polski i z pewnością w najbliższych latach przyczynią się do głębszego poznania, postrzegania osób niepełnosprawnych w polskim średniowieczu. Dziękuję. Niecodziennie poruszany. Gdzieś zawsze jest, ale nie aż w ten sposób ujęty. Także proszę, zapraszam. No, tylko chciałbym pytać o dalsze perspektywy, jeśli chodzi o pani badania, bo prawdę mówiąc, to znaczy to jest, teraz by się prosiło wziąć późniejsze wiersze i to, co w tym materiału mogą dostarczyć cmentarze czy szpitale. Ja przyznam, że tylko raz w swojej praktyce spotkałem się z czymś takim, jak przypadkowo w mojej rodzinie w Leśni. Udało mi się na taki cmentarz przy szpitalu poza w zasadzie granicami miasta. Natrafić tam analiza antropologiczna prowadziła pani Aja Brzosińska. Nie przypominam sobie tam jakichś, znaczy pamiętam, że często powtarzających się takim, bo to była specyficzna społeczność, jakie się pojawiały, to właśnie zmiany wynikające z niedożywienia, z przepracowania, z różnych takich właściwie przypadłości, z tego ciężkiego losu życiowego, jakim z jakim musieli się zmagać. Także nie wiem, no, jest to jedyny taki znany przypadek, z którym ja miałem bezpośrednio do czynienia. Może warto teraz z panią Wysińską się jakoś tak nawiązać kontakt metafizyczny. Ja też właśnie mam te analizy, więc w tym sensie, ale mi się wydaje, że to byłoby dobre takie polecenie, oczywiście wybiegające już późniejszy okres. Nie wiem, w jaki sposób tutaj pani zainteresowania będą się odnośnie tego okresu, więc tym bardziej wczesnym średniowiecznym. To ja przypominam sobie przypadek, ale teraz bym pani zabiła i pamiętam, o jaką chorobę chodziło. W Lądzie, na tym cmentarzysku, to opisywała pani Agnieszka Stępnik w jednej z tych naszych publikacji lądzkich. Tam był też przypadek osoby, tam chodziła jakieś z wyrobieniem choroby kręgosłupa, która dożyła no, wieku 50 lat. I przez jakieś takie czynniki wskazywały, bo ona rzeczywiście też musiała być otoczona i takim troskliwą opieką. Mało tego, ona była gdzieś blisko jeszcze domniemanego kościoła, tak powiem, jednego z dwóch kościołów grobowych, więc mogła to być też osoba o takim trochę wyższym statusie społecznym. Więc to w pełni gdzieś tak mówię, to jedyny znany taki przypadek, który może tak potwierdzać to wszystko, co pani mówiła, ale pójdę jeszcze ta perspektywa, jaką mogą dać badania, co mi może spóźnić, moim zdaniem może być bardzo obiecujące.
Tak, dziękuję bardzo za tą uwagę. Niewątpliwie właśnie cmentarzyska pochodzące z okolic szpitali będą bardzo ciekawe do tego typu analiz. Tutaj w tej prezentacji mówiłam o badaniach dotyczących wczesnośredniowiecznego Kaudusa, ale ten projekt, który realizowałam na Uniwersytecie w Liverpoolu i w Arizonie, dotyczył też łekna. I tutaj już mamy do czynienia też z populacjami nie tylko z cystersami, ale także populacjami późniejszymi ludności lokalnej, wiejskiej być może, która właśnie była tam chowana nawet do początku XVII wieku, więc tutaj już te analizy wykraczają poza średniowiecze nawet, obejmują czasy wczesno-nowożytne. Te analizy są w trakcie, dlatego jeszcze dzisiaj o nich nie opowiadałam. Także z pewnością tutaj te badania będą kontynuowane i rozszerzane na kolejne okresy historyczne i kolejne źródła archeologiczne. Chciałbym zapytać, czy w Twoich badaniach nadrobiło na przypadki takich spodów, wątpliwości, które były wyczyste społeczności, które może być postrzegane w opinii, w jakiś taki punkt negatywny. Jak to jest negatywnego, to może być kultury, czy to oznaczało, że to jest specjalne parole, specjalne statki. Bo to parole to będzie się na wrogonie. Tutaj właśnie z Łekna mamy bardzo ciekawy przypadek mężczyzny niskorosłego, który był zdiagnozowany z achondroplazją. On miał 1,15 m, co nawet w porównaniu do przeciętnego wzrostu mężczyzny z tamtych czasów 1,60 m, 1,70 m jest bardzo niskim wzrostem. I wydaje się, że mężczyzna ten mógł albo być związany z klasztorem cysterskim, albo żył niewiele później, aczkolwiek też badania nad datowaniem tego szkieletu jeszcze trwają, więc nie mogę powiedzieć tego z całą pewnością, ale wydaje się, że jeśli faktycznie był związany z klasztorem cysterskim, to mógł być albo bratem konwersem, albo też osobą świecką w jakiś sposób związaną z tym klasztorem. I to życie przy klasztorze dawało mu też, no, że tak powiem, stawiało przed nim mniejsze wymagania co do pełnienia ról społecznych niż życie mężczyzny świeckiego. Więc może to w pewien sposób pośrednio by wiązało się z tym, o co pytałeś. Nie byłby to jakiś szczególnie lepszy, wyższy status społeczny, ale na pewno była to wyjątkowa grupa społeczna w czasach średniowiecza. To jest chciałbym zapytać o dwie sprawy. Mianowicie, tak nie za bardzo zrozumiałem tej niezrozumianej tego, kogo pani doktor traktowała w badaniach jako osoby niepełnosprawne. Czy chodzi mi o to, że było wymieniane mnóstwo tych chorób, które tam jakoś się odcisnęły na szkieletach, ale jako niepełnosprawne było uznanych tam po Rusie na przykład 8 osób. Tak. Teraz, czy to była jakaś definicja, kryterium, które wynikało z stanu szkieletu, czy to była jakaś definicja, która wynikała z tego, że akurat ta choroba, którą cierpiała tą osobę, powiedzmy, według dzisiejszych kryteriów byłaby uznana za osobę niepełnosprawną. Może wrócę do tego slajdu, gdzie były wymienione te choroby. I to rozpoznanie wiąże się też z analizami tekstów pochodzącymi z średniowiecza. Tutaj na przykład w przypadku choroby Pota możemy mówić o pewnym zgięciu ciała, pewnej deformacji pleców. I takie schorzenie jest uznane za pewną formę niepełnosprawności chociażby w żywocie świętej Jadwigi. Jeśli chodzi o trąd, to tutaj tym łącznikiem byłyby problemy ze wzrokiem.
które były uważane za niepełnosprawność w średniowieczu w tekstach. Jeśli chodzi o porażenie wiotki mięśni, które jest tutaj zidentyfikowane bardziej jako poliomyelitis, czyli choroba Heinego-Medina, ono mogło się wiązać nawet z paraliżem, czy przynajmniej z problemami w poruszaniu się, co również jest uznawane za niepełnosprawność w tekstach, w żywotach świętych konkretnie. Jeśli chodzi o zapalenie kości i szpiku, to tutaj byłby nie tylko bardzo silny ból, ale także właśnie być może niemożność poruszania zainfekowanej kończyny. Tutaj w tych przypadkach mieliśmy do czynienia z kończynami dolnymi, czyli to by wpływało również na poruszanie się. W przypadku szpiczaka mnogiego, no to jest choroba prowadząca do śmierci, do znacznej formy niepełnosprawności związanej z bólem i poruszaniem się, więc to też tutaj te dwie kategorie byłyby tymi wskazującymi na niepełnosprawność tej osoby. I w przypadku amputacji, która również tutaj w przypadku tej kończyny dolnej miała wpływ na poruszanie się tej osoby, to też był wskaźnik do uznania jej za niepełnosprawną. I te kryteria właśnie wynikały z analizy tekstów, głównie żywotów świętych, ale też ikon. To się upewnia, z tej pół wyborów, które tam przeprowadziła wcześniej, to żadna z nich nie prowadziła do takich dysfunkcji ruchu, czy zwrotności, które mogłyby być uznane za niepełnosprawność. Tutaj też ciekawą kategorią były właśnie choroby zwyrodnienia stawów, którym się bardzo szczegółowo i detalicznie przyglądałam, ponieważ choroby zwyrodnieniowe stawów w tej najbardziej zaawansowanej formie mogą prowadzić do wzrostu stawów. I to mogłoby być wtedy uznane za niepełnosprawność, jak najbardziej. I właśnie mogło prowadzić do braku mobilności, poruszania się i miało znaczący wpływ na funkcjonowanie danej osoby. Jednakże w źródłach pochodzących z Kaudusa nie zidentyfikowano tego typu wzrostów ani w kręgosłupie, ani w stawach kończyn dolnych czy górnych. W związku z tym na podstawie tych szkieletów nie byliśmy w stanie wyodrębnić takiej osoby, którą można byłoby uznać za niepełnosprawną. Jeszcze raz podsumowując, to dlaczego czy Państwo przeglądali każdy szkielet pod kątem Tak. ze swoim niepełnosprawności? Tak. Okej. A teraz drugie jeszcze pytanie, bardzo dziękuję. Jeszcze drugie pytanie, czy jest możliwość, czy istnieje możliwość, aby za pomocą badań szkieletowych rozpoznać niepełnosprawność intelektualną? Raczej nie ma takiej możliwości, ponieważ tego typu choroby zazwyczaj dotyczą tkanek miękkich i nie jest możliwe zidentyfikowanie ich na podstawie badań szkieletowych. Ta grupa niepełnosprawnych osób, osób z niepełnosprawnością wykonaną wyłączyć. Tak, to jest zasadnicze pewne taki minus, powiedziałabym, nawet tego typu badań, że jednak nie mamy do czynienia tutaj z tkankami miękkimi, więc wszelkie niepełnosprawności dotyczące czy to mowy, słuchu, wzroku i też niepełnosprawności intelektualne, choroby psychiczne nie jesteśmy w stanie zidentyfikować na podstawie badań antropologicznych. Siłą rzeczy mamy tylko do czynienia z tymi, które miały wpływ na poruszanie się i tak, tego typu Bardzo funkcjonowanie dziękuję. danej osoby. Dziękuję bardzo za pytania.